Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia rodziny Katrinak, a właściwie historia Joan oraz Alexa Katrinak. Chociaż po przesłuchaniu większości tej historii można mieć wrażenie, że zna się zakończenie, to ta sprawa zaskakuje i wcale nie jest tak oczywista, jak wydaje się na samym początku. Pojawia się wiele innych wątków, wiele innych dowodów, i najważniejsze pytanie czyli kto w końcu jest winny. Zapraszam do słuchania. Zaczniemy tak jak zawsze, czyli od początku. Andy, a właściwie Andrew Katrinak, urodził się w 1954 roku jako drugie dziecko Andrew oraz Weroniki Katrinak, a ponieważ miał na imię tak samo jak jego ojciec, od dziecka wszyscy nazywali go po prostu Andy. Przyszedł na świat w Betlejem, mieście we wschodniej części stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Wychowywał się natomiast w Salisbury, miasteczku w południowej części stanu zamieszkiwanym w latach 50. przez około 10 tysięcy mieszkańców. Państwo Katrinak mieli dwójkę dzieci, córkę Barbrę oraz Andiego. Andrew i jego żona Weronika uważali ten rejon za swoje miejsce na ziemi. Tam się urodzili, dorastali i pracowali przez całe życie. O Weronice można znaleźć niewiele informacji. Była gospodynią domową i udzielała się w kościele. Natomiast jej mąż przez wiele lat służył w wojsku, a po odejściu z wojska znalazł pracę jako brygadzista w hucie metalu. Salisbury leży w połowie drogi z Filadelfii do Nowego Jorku. Najbliższe większe miasto Allentown leży kilka kilometrów dalej. W pobliżu nie ma żadnych biurowców, w mieście panuje spokój, można mieć wrażenie, że mieszkańcy żyją powoli. I wcale im to nie przeszkadza. Można zobaczyć charakterystyczne domy białe, niebieskie, niektóre z czerwonej cegły. Wielu mieszkańców deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego, a chociaż sama Pensylwania może kojarzyć się z podcastów kryminalnych i nie tylko ze stanem, w którym mieszka najwięcej amiszów, to akurat w tym rejonie raczej się ich nie spotka. Andy wychowywał się w całkiem zwyczajnej rodzinie. Ojciec pracował, Matka zajmowała się domem i dziećmi. Dorastał w przeciętnym domu i w jego życiu w zasadzie nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. On i jego siostra Barbara chodzili do miejscowej szkoły. Andy jako nastolatek był wycofany, nieśmiały, brakowało mu pewności siebie i nie wyróżniał się na tle rówieśników. Udzielał się w różnych kołach zainteresowań, ale jego największą pasją była gra w futbol. Był postawny, miał prawie 1,90 m wzrostu, Określano go jako przystojnego i chociaż pod koniec szkoły średniej zaczął zwracać na siebie uwagę, nie umawiał się z nikim, bo nie miał wystarczająco dużo odwagi. Dopiero po ukończeniu szkoły średniej, kiedy przeprowadził się do San Diego w Kalifornii, właściwie na drugi koniec Stanów Zjednoczonych, zaczął chodzić na randki. Jego pierwsza dziewczyna miała na imię Sara. Andy przez jakiś czas mieszkał w San Diego, zarabiał tam na życie jako bokser i ten sport stał się też jego pasją. Pomimo tego, że w Kalifornii miał o wiele więcej możliwości niż w Pensylwanii, mógł rozwijać karierę, uprawiać sport w najlepszych klubach, tęsknił za rodziną. Był z rodzicami bardzo związany, a poza tym uważał Pensylwanię za swój dom. Dlatego w końcu wrócił do Betlejem, gdzie wtedy mieszkali jego rodzice. Nadal spotykał się z Sarą, więc od teraz żyli w związku na odległość. I Andiemu, i Sarze to rozwiązanie zaczęło szybko przeszkadzać. Obydwoje pracowali, dojazdy były zbyt kosztowne, więc ostatecznie wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu. Andy większość czasu spędzał w pracy. Po powrocie do Pensylwanii założył firmę budowlaną i zainwestował w nią wszystkie oszczędności. Firma przynosiła na początku niewielkie zyski, więc dodatkowo pracował na Uniwersytecie w Lehigh jako trener boksu. Zamieszkał w Katasakła, niedaleko rodzinnego miasta. Katasakła jest uważane za przedmieścia Allentown. Leży w Dolinie Lichaj, która przez większość mieszkańców jest nazywana w skrócie The Valley, czyli Dolina. Ten rejon Pensylwanii dzieli się na kilka dolin. To będzie widoczne na mapie i mieszkańcy, kiedy rozmawiają o tym, gdzie mieszkają i pracują, często wspominają o tych obszarach. Do lat 80. Dolina Lichaj była liderem, jeśli chodzi o przemysł ciężki i eksport stali. W Betlejem znajdowała się siedziba drugiego największego producenta stali na świecie, ale na początku lat 80. doszło do kryzysu, który doprowadził do tego, że zamknięto wiele fabryk. W tamtym okresie zamknięto też fabrykę, w której pracował Andrew, czyli ojciec Andiego. Mężczyzna przeszedł wtedy na emeryturę i pomagał synowi w rozwijaniu firmy. Pomimo kryzysu Andy radził sobie całkiem dobrze. Po rozstaniu z Sarą, Andy się z nikim nie spotykał. Ale w 1983 roku wszystko się zmieniło. Doszło do spotkania, które zmieni tor jego życia i ostatecznie doprowadzi do tragicznych wydarzeń. Andy jednak o tym nie wiedział. Bo dlaczego w ogóle miałby myśleć o tym, jakie przypadkowe spotkanie w restauracji może mieć wpływ na jego życie? Andy często chodził do niedawno otwartej restauracji Smileys. Znał większość pracowników, więc od razu zwrócił uwagę na nową kelnerkę. Patty zaczęła pracować w restauracji pod koniec 83. Pomagała wujkowi i ciotce, którzy byli właścicielami. Nie byli to krewni w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale byli tak dobrymi przyjaciółmi jej rodziców, że uważała ich za swoją rodzinę i mówiła, że są jej krewnymi. Państwo Furys mieszkali wcześniej w New Jersey. Po przejściu na emeryturę postanowili założyć restaurację. Kupili lokal w Betlejem i przenieśli się tam, aby spełnić marzenia. Restauracja przyciągała klientów, wujek i ciotka Paty radzili sobie coraz lepiej, aż otrzymali informację, której nikt nie chciałby usłyszeć. Ciotka miała raka, choroba postępowała w szybkim tempie. Patty była wdzięczna za to, że wujek i ciotka pomogli jej, gdy tego potrzebowała. Dlatego, kiedy dowiedziała się o chorobie ciotki, postanowiła przenieść się z New Jersey do Pensylwanii i zrezygnowała z pracy, aby pomagać w restauracji. Patty miała w sobie coś, co przyciągało uwagę. Była czarująca, niektórzy powiedzieliby, że miała magnetyczną osobowość. Flirtowała z Andym, a on nie pozostawał jej dłużny. Zawsze, gdy zjawiał się w restauracji, starała się zamienić z nim chociaż kilka słów. Podobała się Andiemu, mężczyzna jednak nie wykonał kolejnego ruchu, bo nadal brakowało mu pewności siebie. I oprócz tego skupiał się na pracy. Ich znajomość rozwinęła się dopiero po kilku miesiącach, dlatego że Patty założyła, że Andy jest żonaty. Poza tym nie zaprosił jej nigdzie, a nie chciała się narzucać. Dopiero kiedy ktoś z ich otoczenia zasugerował, że powinni się umówić, Andy zaprosił ją na randkę. Wcześniej nie był przekonany, czy to odpowiedni moment, aby zacząć się z kim spotykać, ale kiedy się w coś angażował, wkładał w to całe serce. Po pierwszej randce uznał, że Patty bardzo mu się podoba i mogliby zostać parą. Patty była bardziej zdystansowana. Nie była pewna, czy zostanie w Pensylwanii, co jakiś czas jeździła do New Jersey, bo miała tam pewne. Zobowiązania. Dorabiała sobie jako sprzedawca ubezpieczeń, a siedziba firmy znajdowała się w New Jersey. Poza tym, zanim zaczęła pracować w restauracji, miała wypadek samochodowy i musiała przejść operację. Andy pojechał za nią do New Jersey, aby okazać wsparcie. Patty była pod wrażeniem. Andy okazywał jej troskę i uwagę. Był zupełnie inny niż mężczyźni, z którymi wcześniej się spotykała. Zakochała się w nim. Bez pamięci. Andy nie znał jej zbyt dobrze, kiedy zostali parą. Wraz z upływem czasu odkrywał coraz więcej. Poznawał jej prawdziwą twarz i jej mroczną stronę. Patty tak naprawdę nazywała się Patricia Lynn Rorer. I urodziła się w 1964 roku. Była o 10 lat młodsza od Andy'ego i kiedy się poznali, miała niecałe 20 lat, a on niecałe 30. Urodziła się w New Jersey. Jej rodzice, Robert i Patricia, mieli ze sobą nieudane małżeństwa. Kiedy się pobrali, ich dzieci były już dorosłe. Patty była ich jedynym wspólnym dzieckiem. Bliscy będą wspominać, że nigdy nie nawiązała więzi z przyrodnim rodzeństwem. Może wynikało to z tego, że dzieliła ich zbyt duża różnica wieku. Czuła się jak jedynaczka. Jej ojciec, Robert, pracował na kolei. Zarabiał na tyle dużo, aby nigdy nie musieli się martwić o pieniądze. Matka, Patricia, zajmowała się córką i domem. Robert wiedział, jak bardzo kocha zwierzęta, dlatego kupił farmę za miastem. Patricia sprowadziła do domu wiele zwierząt, w tym stado kóz, świnie, owce, psy. Trzymała też papugi w klatkach. Pojawia się wspomnienie o królikach i kurach, ale spośród wszystkich zwierząt Patricia najbardziej kochała konie. I tę miłość przekazała swojej córce. Patty już jako dziecko jeździła konno. Kiedy była nastolatką, jej ojciec wybudował stadninę. I to tam spędzała większość czasu. Wolała towarzystwo zwierząt niż ludzi. Tak jak Andy była wycofana, miała niewielu przyjaciół i rzadko spotykała się z kolegami i koleżankami poza szkołą. Krótko po tym, jak poszła do liceum, jej rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Karoliny Północnej, skąd pochodziła matka Patty. Ale kilka miesięcy po przeprowadzce, kiedy Patty miała 15 lat, jej ojciec zmarł. W pewnym sensie to wydarzenie było niespodziewane. Kiedy zdiagnozowano u Roberta raka, oszacowano, że przeżyje kilka tygodni, ponieważ pojawiły się przerzuty do kości. Patty pogrążyła się w żałobie, tak jak jej matka. Wraz z upływem czasu pojawiły się kolejne problemy. Matka i córka nie potrafiły ułożyć sobie życia w nowym miejscu. Patty nie radziła sobie w nowej szkole, nie potrafiła nawiązać przyjaźni, a nad Patrysią, matką, czyhało widmo bankructwa. Nie brała pod uwagę możliwości, że Robert mógłby odejść tak szybko. Nie zdążyli się w żaden sposób zabezpieczyć. A Patricia nie pracowała, więc nagle ona i Patty zostały bez pieniędzy ze stosem rachunków, które należało opłacić. Patricia znalazła pracę, a Patty znalazła kogoś, kto był gotowy jej wysłuchać, komu mogła się wyżalić i wypłakać na ramieniu. Niedługo po śmierci ojca zaczęła spotykać się z o kilka lat starszym chłopakiem. Jej matka była wściekła, kiedy się o tym dowiedziała. Chciała, aby Patty poszła do pracy i dokładała się do domowego budżetu. Ostatecznie Patty w wieku 16 lat porzuciła szkołę i zaczęła pracować w restauracji. Po jakimś czasie zapisała się do szkoły wieczorowej. Tam poznała mężczyznę, dla którego rozstała się z pierwszym chłopakiem. Gary Gabart był od niej o 9 lat starszy. Kiedy się poznali, ona miała 16 lat, a on 25. Gary również uczył się w szkole wieczorowej, a na co dzień pracował jako ogrodnik. Patty, jak sama będzie wspominać po latach, zaczęła się z nim spotykać, bo chciała w ten sposób wypełnić pustkę po śmierci ojca. Ale Gary nie traktował jej dobrze. Z kolei on początkowo postrzegał ją jako zabawną i błyskotliwą dziewczynę. Dopiero po czasie zaczął zauważać jej wady. Bywała oschła, nie radziła sobie z emocjami, była niedojrzała i kłótliwa. Patty nadal kłóciła się z matką. Pat nie akceptowała starszego partnera córki i miała wrażenie, że Pat jest z nim tylko po to, aby zrobić jej na złość. Miała do niej pretensję, że związała się z nowym mężczyzną tak szybko po śmierci ojca. Paty oświadczyła matce, że zamierza wziąć lub z garem. Aby podpisać dokumenty, potrzebowała jej zgody, bo była niepełnoletnia. Patricia nie zgodziła się na to i wtedy jej córka przeprowadziła się do Garego. Na początku 1982 roku, w dniu 18 urodzin, wzięła z nim ślub. Niedługo później przenieśli się do Karoliny Południowej, a potem do Karoliny Północnej. Patty uświadomiła sobie, że jej życie wygląda inaczej, niż sobie wyobrażała, podobnie Gary. Chciał wycofać się z tego małżeństwa i unieważnić ślub, powołując się na chwilową niepoczytalność, ale okazało się, że Patty jest w ciąży. Dlatego postanowili odbudować to małżeństwo, a przynajmniej próbować je naprawić. Nie było między nimi lepiej, wręcz przeciwnie. Obydwoje czuli presję związaną z kiepską sytuacją finansową. Musieli ciężko pracować, aby zarobić na utrzymanie. Do kłótni dochodziło niemal codziennie. Zdarzyło się, że do ich domu wzywana była policja. W sierpniu 1982 na świat przyszło ich dziecko, syn Charles Robert, nazywany przez wszystkich Charlie. Po jego narodzinach Gary i Patty postanowili przeprowadzić się do Pensylwanii, aby być bliżej Pat, matki Patty, która była dla nich dużym wsparciem. Pomagała im w opiece nad Charliem. Gary nie lubił swojej teściowej uważał, że wtrąca się w wychowanie Charliego i narzuca im swoje zasady. Patty z kolei była wdzięczna, bo dzięki pomocy matki mogła iść do pracy. Jeśli chodzi o Charliego, to Pat, matka Patty, nawiązała z nim najbliższą więź. Ojciec był zdystansowany, ale zdaniem Garego wynikało to z tego, że Pat była osaczająca, podobnie jak jej córka. Z kolei Patty była pełna sprzeczności. Często nie chciała się zajmować Charlie. Nie była wobec niego ani troskliwa, ani opiekuńcza. Tak jak w relacji z Garem wydawała się oschła, ale jednocześnie była wobec niego zaborcza i chciała mieć nad nim kontrolę. Kiedy Charlie miał niecałe cztery miesiące, doszło do tragedii. Patty lub Gary, tutaj pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące tego, kto go znalazł i w jakich okolicznościach się to stało, w każdym razie której z nich odkryło, że Charlie nie oddycha. Powiadomiono służby, ale było za późno. Chłopiec zmarł, zanim przewieziono go do szpitala. Przeprowadzono sekcję zwłok, co było standardową procedurą w przypadku niemowlaków, które zmarły w domu. Autopsja wykazała, że Charlie przestał oddychać. Zmarł na skutek nagłej śmierci łóżeczkowej. Dla Patty był to kolejny koniec świata. Niecałe trzy lata wcześniej nagle straciła ojca, a teraz przyszło jej pochować syna. Nie potrafiła się z tym pogodzić. Momentami, kiedy myślała o Charlie, wyobrażała sobie, że doszło do pomyłki i tak naprawdę Charlie żył, kiedy go znaleźli. Według Garego, Patty nie rozpaczała po śmierci syna, ale wszystkie osoby, które ją znały poza Garym, uważały, że cierpiała. Niektórzy twierdzili, że nigdy nie pogodziła się ze stratą. Po śmierci Charliego małżeństwo Garego i Patty zaczęło się rozpadać, a żadne z nich nie zrobiło nic, aby to powstrzymać. Patty twierdziła, że jej mąż znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie, co miała potwierdzać karta pacjenta. Będzie mówić, że któregoś razu trafiła do szpitala ze złamanym żebrem, po tym jak Gary ją pobił. Jej bliscy nie widzieli, aby mężczyzna był kiedykolwiek wobec niej agresywny, co nie oznacza, że Pati kłamała. Dokumenty potwierdzają, że zjawiła się w szpitalu, ale nie ma żadnego. Komentarza o przemocy domowej. Gary, zapytany o to przez śledczych, powie, że nigdy jej nie uderzył. I rozstali się dlatego, że Patty go zdradzała. Jaka więc była prawda? Może gdzieś pomiędzy. Może obydwoje kłamali, a może obydwoje mówili prawdę. Prawdę znają tylko oni. Jeszcze w 83 roku Patty zdecydowała się odejść od męża. I przeprowadziła się do New Jersey, gdzie mieszkali państwo Furies, najlepsi przyjaciele jej rodziców. Razem z nimi przeniosła się do Pensylwanii, aby pomagać im w prowadzeniu restauracji. A reszta historii jest znana. Nie miała planów na przyszłość, nie wiedziała, gdzie chce mieszkać na stałe. Nadal formalnie była mężatką, ale była pewna, że nie chce wracać do Garego. Planowała wrócić po kilku miesiącach do Karoliny Północnej i tam rozpocząć nowy etap w życiu, ale choroba jej przyszywanej ciotki wszystko skomplikowała. Zdecydowała się zostać w Pensylwanii i w tamtym czasie zaczęła spotykać się z Andym. Po kilku latach toksycznego związku spotkała kogoś, komu mogła zaufać. Andy był zupełnie inny niż jej mąż. Był czuły, pojechał za nią do New Jersey, aby pokazać, że mu zależy. I udowadniał jej na każdym kroku, że jest dla niego ważna. Andy wiedział o niej wszystko i powtarzał, że akceptuje ją taką, jaka jest. Wiedział o śmierci Charliego. zresztą sam będzie wspominał, że dla Patty był to bardzo trudny temat. I momentami zdawało mu się, że jeszcze bardziej pogrąża się w żałobie. Patty w tamtym czasie wynajmowała mieszkanie niedaleko restauracji. Twierdziła, że właściciel prześladuje ją, dlatego. Andy zaproponował, aby wprowadziła się do jego domu. Zamieszkali razem w 84 roku, kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu. Zaczęli planować wspólną przyszłość. Ich związek rozwijał się w szybkim tempie. Chcieli kupić razem dom, dalej od centrum, ponieważ obydwoje cenili spokój. Andy wiedział jak bardzo Patty lubi konie, dlatego postanowił kupić jej konia. Od tej pory Patty kilka razy w tygodniu jeździła do pobliskiej Stadniny. Jej matka wzięła ślub i wyprowadziła się z rodzinnego domu, tego, który kupiła z mężem kilka miesięcy przed jego śmiercią. Przekazała go Pati, a ona, chociaż miała możliwość go sprzedać i pozbyć się kredytu, zdecydowała, że będzie go wynajmować. Rata była wyższa niż koszty najmu, ale to niczego nie zmieniło. W 1987 roku, trzy lata później, Patty i Andy kupili dom. Właściwie to Patty go kupiła. Wykorzystała wszystkie oszczędności i wzięła dodatkowo kredyt. Dowiedziała się wtedy, że Andy zarabia mniej niż zakładała. Jego firma budowlana przynosi jedynie straty, więc musieli spłacać dwa kredyty: jeden na nowy dom, a drugi na dom, w którym Patty przez jakiś czas mieszkała z matką. To doprowadziło do problemów finansowych. Wydawali więcej niż zarabiali. Udało im się zaoszczędzić dzięki temu, że Andy przeprowadził remont. Dom był duży, ale jednocześnie skromny, znajdował się w cichej okolicy. Znajdowały się w nim cztery sypialnie. Andy wymienił sam wszystkie instalacje, remontował dom krok po kroku, kiedy tam mieszkali. Ale zaczęło brakować pieniędzy. Remont pochłonął oszczędności ich życia coraz częściej się kłócili, najczęściej o pieniądze, które były największym problemem w tamtym czasie. Andy miał pretensje do Paty o to, że kupiła nowy samochód, na który nie było ich stać. W 1988 roku rozstali się. Paty wyprowadziła się z domu, ale miesiąc lub dwa później, po zakończeniu przelotnej znajomości, wróciła do Andiego. Próbowali odbudować związek, ale mieli do siebie żal, byli rozgoryczeni. I żadne z nich nie zaproponowało kompromisu. W 89 roku rozstali się, ale nadal ze sobą mieszkali. Patty nie chciała, aby Andy się wyprowadził, dlatego że nie byłaby w stanie utrzymać się sama. Raty kredytów pochłaniały większą część jej wypłaty. Mogła sprzedać rodzinny dom i dom, w którym wtedy mieszkali. Ale miała do niego sentyment, bo zrobili wszystko sami. Parę miesięcy później zaczęła spotykać się z mężczyzną o imieniu Bart, imię zmienione. Wprowadziła się do niego. Kiedy zapytała Andiego, czy wolałby sprzedać dom, czy nadal w nim mieszkać i spłacać kredyt, Andy odpowiedział, że powinni się podzielić. On miał zostać w wyremontowanym domu i miał płacić raty kredytu, a Patty miała płacić za rodzinny dom. Planowała przenieść się z Bartem do Karoliny Północnej i zastanawiała się nad wprowadzeniem się do tego domu, więc było to dla niej wygodne rozwiązanie. Nie przeszkadzało jej to, że Andy mieszka w domu, który należy do niej. Poza tym miała mu wysyłać pieniądze na spłatę kredytu na samochód. A ponieważ mieli różne wspólne zobowiązania finansowe, nadal utrzymywali ze sobą kontakt. Podobno po rozstaniu pozostali przyjaciółmi. A Bart, nowy partner Patty, nie był w stanie tego zaakceptować. Niecały rok później Patty dowiedziała się, że Andy nie spłacał kredytu na samochód i nie zapłacił za ubezpieczenie. Dodatkowo, kiedy poszła do banku, dowiedziała się, że dom, który razem wyremontowali, miał zostać przejęty przez bank, ponieważ Andy od wielu miesięcy nie spłacał hipoteki. W 1990 Patty przeniosła się z Bartem do Karoliny Północnej a Andy przeprowadził się do domu, który należał do jego ojca. Tak jak się obawiał, bank przejął dom Paty, więc musiał znaleźć nowe miejsce zamieszkania. Był to spory, dwustumetrowy metrowy dom do remontu. Był dosyć skromny, kiedy Andy się tam wprowadził, warunki były można powiedzieć spartańskie. Znajdowały się w nim trzy sypialnie i dwie łazienki. Na zdjęciach widać stary żeliwny piec, a za domem znajdował się zaniedbany ogród, który raczej przypominał klepisko, a sam dom położony był bezpośrednio przy ulicy. Pomimo wad i pomimo tego, że trzeba było zainwestować w remont, Andy nie narzekał. Dom był dodatkowo podzielony na dwa osobne mieszkania. Parter zajmowała jego siostra Barbara, a on mógł zająć całe pierwsze piętro. Związek Patty i jej nowego partnera Barta był burzliwy. I tak toksyczny jak jej pierwsze małżeństwo. Bart był uzależniony od alkoholu. I w ciągu kolejnych miesięcy Patty i Bart rozstawali się, a później wracali do siebie. W 1991 mężczyzna wrócił do Pensylwanii i zamieszkał w okolicach Betlejem, gdzie nadal mieszkał Andy. Patty dała mu ostatnią szansę. Niedługo później znów doszło do konfliktu. Bart pobił ją ale Patty nie chciała wnosić oskarżeń. Nie miała siły wrócić do Karoliny Północnej leżącej kilkaset kilometrów dalej. I chociaż nadal żywiła do Andy'ego urazę, poprosiła go o pomoc, bo nie miała się do kogo zwrócić. Andy zabrał ją do szpitala i zaopiekował się nią. Po paru tygodniach wróciła do Karoliny Północnej, by być bliżej rodziny. Przeniosła też konie, które do tej pory znajdowały się w stadninie w Pensylwanii. Więc nic jej już nie łączyło z tym miejscem, nic poza Andy. I chociaż nie chciała tego przyznać, nawet przed samą sobą, nadal czuła coś do niego. Chciała zerwać z nim wszelkie kontakty, ale coś nie pozwalało jej odejść. Andy był jedynym mężczyzną w jej życiu, której nie skrzywdził. I mąż znęcał się nad nią tak jak Bart, przed którym chciała uciec do innego stanu. Andy był inny. Oszukał ją, a właściwie okradł ją, ale nadal mu ufała. Nie wiedziała, że tak naprawdę po tym, jak wróciła do Karoliny Północnej, wziął też kredyt na telefon na jej dane. We wrześniu 91 roku Andy przyjechał do niej, aby pomóc w przebudowie domu. Patty z nikim się nie spotykała po tym, jak rozstała się z Bartem. Czuła się samotna, podobnie jak Andy. Znów do siebie wrócili. Miała nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Zmienili się, dojrzeli, tak przynajmniej myślała. Andy wydawał się zaangażowany, zadeklarował, że przeprowadzi się do Karoliny Północnej i zaczną od nowa. Ale zaczęła się wycofywać. W głębi serca wiedziała, że to zły pomysł. Nie byli gotowi, aby sobie wybaczyć. Zamiast tego obiecali sobie, że zostaną przyjaciółmi. I tak mijały kolejne miesiące. Pisali do siebie listy, czasami dzwonili do siebie. Patty mieszkała w Karolinie Północnej, a Andy w Pensylwanii, w domu należącym do ojca. Byli gotowi ruszyć naprzód, zaczęli umawiać się na randki w tym samym czasie. Patty związała się z mężczyzną o imieniu Walter. Walter poznał inną stronę Patty. Kiedy zaczęła się z nim spotykać, chodziła na imprezy. Sprawiała wrażenie, jakby na niczym jej nie zależało. Wspominała o swoim mężu zmarłym dziecku, o Barcie i Endym. O Endym wspominała najczęściej, zwykle wtedy, kiedy się kłócili. Mówiła, że był miłością jej życia i że żaden partner nie będzie w stanie mu dorównać. Walter, tak jak Bart, był uzależniony od alkoholu, ale też od narkotyków. Tak jak Patty, często imprezował. Ich związek był pełen zazdrości i nienawiści. Sąsiedzi wzywali policję. Podobno Patty była tak agresywna jak jej partner. Obydwoje uciekali się do przemocy. Nawet można znaleźć informację przekazaną przez jednego z policjantów pracujących w mieście, gdzie Patty mieszkała, że to ona była postrzegana jako ta agresywna. Po tym jak Walter został aresztowany za napaść na Patty, wysłano go na odwyk. Wrócił do Patty obiecując, że się zmieni. Kobieta dała mu kolejną szansę, chociaż nie udziła się, że Walter przeszedł głęboką przemianę. I miała rację. Mężczyzna nadal zażywał różne substancje psychoaktywne, ale próbował zerwać z nałogiem. Patty czuła się jak w potrzasku, czuła się jakby utknęła w błędnym kole i nie potrafiła się z niego wydostać. Jej kolejny związek był pełen przemocy. Nie znalazła szczęścia u boku kolejnego mężczyzny, chciała wierzyć, że się zmieni. Ale słyszała to samo za każdym razem. Walter powtarzał te same słowa co i poprzedni partnerzy. Coraz częściej myślała o Andy. Nie widzieli się od dwóch lat. Obydwoje byli w związku i kiedy rozmawiali ze sobą, Patty miała wrażenie, że Andy jest szczęśliwy. Więc udawała, że również jest zakochana. Ona i Andy znali się od dziesięciu lat. Patty wiedziała, że dogadują się lepiej jako przyjaciele. Ale nadal była w nim nieszczęśliwie zakochana. Odkąd zaczęli się spotykać z innymi ludźmi, rzadziej do siebie dzwonili. Wysyłali sobie listy oraz kartki z życzeniami na święta, ale oddalili się od siebie. Patty chciała odnowić z nim relację, dlatego na początku 93 zadzwoniła do niego. Telefon odebrała kobieta. W takich okolicznościach Patty poznała Joan. Zamieniła z nią kilka słów. Po czym Joanne oddała telefon Endiemu. Mężczyzna wspomniał, że planują ślub i układa im się. Patty poczuła ukłucie, ale nie dawała po sobie niczego poznać. Powiedziała, że cieszy się jego szczęściem. Po czym zakończyła rozmowę. Nie chciała się z nim kontaktować, bolało ją to, że Andy jest szczęśliwy. Sama rozstawała się i wracała do Waltera. Nie zaznała stabilizacji. W 1993 roku zmieniła pracę. Zaczęła zawodowo uprawiać jeździectwo i większość czasu spędzała w stajni. Dodatkowo pracowała jako fotograf na zawodach jeździeckich. Ale chociaż usilnie próbowała zapomnieć o Endym, nie mogła przestać o nim myśleć. Czuła, że tylko przy nim zaznała szczęścia i prawdziwej miłości. Wierzyła, że są sobie przeznaczeni. Była pewna, że niedługo rozstanie się z Joan i znów do siebie wrócą. Może nawet przeprowadzi się do Karoliny Północnej i, i kupią razem stadninę. Jednak szczęśliwe zakończenie istniało jedynie w jej wyobrażeniach. Kiedy zadzwoniła do Endiego w 1994 roku licząc, że umówią się na spotkanie, dowiedziała się, że mężczyzna wziął ślub z Joan i para spodziewa się dziecka. Była w szoku. Andy wspominał, że kiedy przekazał jej te informacje, Patty za mówiła. W słuchawce zapadła cisza. Kobieta odezwała się dopiero po chwili. Pogratulowała Andiemu i życzyła mu szczęścia. Ale jej słowa nie brzmiały przekonująco. Wydawała się rozgoryczona i smutna. Czuła nienawiść do Joanne. W jej oczach wyglądało to tak, jakby. Joanne odebrała jej jedyną prawdziwą miłość i przejęła życie, o jakim marzyła. Też chciała wyjść za Endiego, mieć z nim dzieci, a szansa na szczęście została jej odebrana. Chciała dowiedzieć się jak najwięcej na temat Joanne. Joanne O'Connor urodziła się w 1968 roku, była więc o 14 lat młodsza od Endiego i o 4 lata młodsza od Patty. Urodziła się w Nowym Jorku i wychowywała w New Jersey. Jej rodzice Sally i David mieli czwórkę dzieci. Joan była najmłodsza, miała siostrę i dwóch braci. Dzieliła ich spora różnica wieku i bliscy czuli, że muszą otoczyć Joan opieką. Jak będzie wspominać jej siostra Peggy, Joan była rozpieszczana. Jej rodzice przymykali oko na pewne rzeczy. Jednak zmieniło się to, kiedy zaczęła chodzić do szkoły średniej. Opisywano ją jako uroczą, sympatyczną dziewczynę. Joan widziała w ludziach to co najlepsze i była zbyt ufna. Potrafiła być złośliwa. Bywała też uparta, kiedy jej na czymś zależało. Po ukończeniu liceum w latach 80 pracowała jako fryzjerka. Potem zmieniła pracę, dostała posadę w banku. Była w dwóch poważnych związkach. Obaj partnerzy mieli przeszłość kryminalną i nie traktowali jej dobrze. Pod koniec lat 80. zaczęła spotykać się z mężczyzną o imieniu i nazwisku Mark Case. On również pracował w banku. Był po rozwodzie i z byłą żoną miał dwójkę dzieci. To Joan wykonała pierwszy krok. Mark nie potrafił się do niej przekonać. Słyszał od kolegów i koleżanek z pracy, że Joan jest nieustępliwa. Klienci ją lubili, ale często wdawała się w konflikty z przełożonymi, bo nie uznawała ich racji. Joan podobała się Markowi. Zaczęli się ze sobą spotykać, ale rozstali się pół roku później. Mark chciał być z kimś dojrzałym, kto będzie na podobnym etapie życiowym. Pragnął stabilizacji. Chciał, aby partnerka nawiązała relacje z jego dziećmi z poprzedniego związku. A Joan była niedojrzała. W weekendy imprezowała, a po imprezie często przyjeżdżała do Marka i awanturowała się z nim. Krótko po rozstaniu Joan zaczęła umawiać się z klientem banku, w którym pracowała. Nazywał się Michael Jack. Flirtowała z nim, aby wzbudzić zazdrość u Marka, ale jej intryga szybko przerodziła się w związek. Michael był zaangażowany. Po kilku miesiącach oświadczył się Joan, a ona nie wiedziała, jak odmówić, więc się zgodziła. Para pobrała się w październiku 1991. Jen czuła, że dusi się w tym małżeństwie, dlatego niecałe pół roku później odeszła od męża i wniosła o rozwód. A ponieważ para nie miała wspólnego domu ani dzieci, rozwód szybko sfinalizowano. Jen przeprowadziła się do rodziców, ale niedługo później przeniosła się do siostry, bo nieustannie kłóciła się z rodzicami o pracę i nieudane małżeństwo. Spotykała się z mężczyzną, który był klientem banku. Peggy, siostra Joanne, będzie później opowiadać, że ten mężczyzna nie przyjmował odmowy i kiedy Joanne dała mu do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana, bo ma żonę i dzieci, zaczął ją prześladować. Przesyłał jej listy miłosne, chodził do banku, w którym pracowała. Dopiero po jakimś czasie odpuścił. Joanne najczęściej w weekendy spotykała się ze znajomymi. Znów zaczęła imprezować. Często jeździła z przyjaciółmi do Pensylwanii. Tam poznała kolejnego partnera pracującego jako policjant. Był to raczej przelotny romans. Mężczyzna nie chciał się z nią wiązać, bo tak jak inni partnerzy, miał wrażenie, że Joan nie chce się angażować. Nie zamierzała się ustatkowywać w najbliższym czasie, nie planowała kolejnego małżeństwa, ceniła dobrą zabawę i nawet najbliżsi uważali, że jedną z jej największych wad było to, że była niedojrzała. Po zakończeniu kolejnego związku Joanne zrezygnowała z pracy z banku i przeniosła się na północ New Jersey. Tam znalazła pracę w parku rozrywki. Nadal często jeździła do Pensylwanii i w kwietniu 92 roku podczas jednej z takich wycieczek poznała Andy'ego. Andy w tamtym czasie nadal utrzymywał sporadyczny kontakt z Patty. Rok wcześniej na krótko do siebie wrócili, ich kontakt ograniczał się do listów i rozmów telefonicznych. Mężczyzna czuł się samotny i był gotowy ruszyć naprzód. Jen zrobiła na nim piorunujące wrażenie, ale miał wątpliwości. Było między nimi czternaście lat różnicy, ale nie odczuwali dzielącej ich różnicy wieku. Byli do siebie pod wieloma względami podobni. Przyjaciele Endiego zakładali, że nigdy nie weźmie ślubu i nie będzie miał dzieci. Wydawał się niezależny, był typem lekko ducha. Podobnymi słowami można było opisać Joanne. Byli sobą oczarowani, i może właśnie ze względu na te wszystkie podobieństwa, już na samym początku pojawiła się między nimi iskra. Umówili się na randkę, ale Andy nie zadzwonił. Joanne wróciła więc do Pensylwanii, licząc, że w tym samym klubie ponownie spotka Endiego. Zazwyczaj w relacjach z mężczyznami to ona była niedostępna. Tak jak podejrzewała, spotkała Endiego. Okazało się, że doszło do nieporozumienia. Umówili się na kolejne spotkanie i od tej pory byli nierozłączni. Po raz pierwszy Joan wydawała się naprawdę zakochana. Opowiadała bliskim o Andy'm, mówiła o nim z uwielbieniem. Ich związek rozwijał się w szybkim tempie. Parę miesięcy po tym, jak zaczęli się spotykać, Joan zrezygnowała z pracy i przeniosła się do Katasakła, gdzie mieszkał Andy. Znalazła pracę jako sekretarka w dużej firmie, ale nie planowała tam zostać na dłużej. Ustalili, że po ślubie przeniosą się do Kolorado, mieli zamieszkać w chatce w górach i tam spędzić resztę życia. Po tym jak Jen zaczęła pracować w nowym miejscu, pojawiły się pierwsze problemy. Jej kolega z pracy zakochał się w niej i nachodził ją. W pracy, ale też w domu. Był to kolejny mężczyzna, który miał na jej punkcie obsesję. Trudno wyjaśnić, z czego to wynikało. Joan miała w sobie niewytłumaczalny magnetyzm. Przyciągała ludzi i miała urok osobisty. Wracając do związku z Andy. Joan i Andy pobrali się w maju 1993 roku. Ceremonia odbyła się w Allentown i była skromna. Po ślubie wrócili do domu. Nie było wesela ani podróży poślubnej, ponieważ para miała problemy finansowe. Joanne dopiero po tym jak wzięła ślub z Andym, zaczęła odkrywać jego wady. Andy był rozrzutny, ona wręcz przeciwnie. Rodzice nauczyli ją oszczędności, nie lubiła wydawać pieniędzy, opisywano ją jako ostrożną. Z kolei jej mąż nie przykładał do tego zbyt dużej wagi. Dopiero po ślubie Joanne odkryła, że jej mąż ma problemy finansowe. I to naprawdę poważne. Wcześniej zakładała, że jest właścicielem domu, w którym zamieszkali, ale właścicielem był jego ojciec, co oznaczało, że Andy nie był właścicielem żadnej nieruchomości. Miał prawie 40 lat. Nie miał żadnych oszczędności. Jak wspominał, przeznaczył wszystkie oszczędności na remont domu, który kupiła jego poprzednia partnerka. Dopiero po paru miesiącach okazało się, że jest coś jeszcze. Andy od kilku lat nie płacił podatków. Mógł nawet przez to trafić do więzienia. Pomimo tych wszystkich problemów i przeciwności losu, dwa miesiące po ślubie, w lipcu 1993, Andy oraz jego żona Joanne znaleźli agentkę nieruchomości, która miała im pomóc znaleźć działkę w Kolorado. Agentka, później pytana przez śledczych, Powie, że państwo Katrinak mieli do wydania około 50-60 tysięcy dolarów i chcieli kupić wyłącznie działkę. Andy zamierzał własnymi siłami, wykorzystując oszczędności, wybudować dom na tej działce. W rozmowach wspominali też, że dom miałby też jednocześnie pełnić rolę biura, ponieważ Andy zamierzał w Kolorado otworzyć nową firmę, podobną do tej, którą prowadził w Pensylwanii. Agentka współpracująca z Państwem Katrinak powie później, że sporym zaskoczeniem była dla niej informacja, że Andy i Joanne zamierzają wziąć kredyt na zakup działki. Sprawiali wrażenie, jakby byli zamożni. Takie odniosła wrażenie. Opisywała, że na każdym spotkaniu byli dobrze, ubrani mieli na sobie porządne eleganckie ubrania. Joanne zawsze miała ładnie uczesane włosy, miała biżuterię pomalowane paznokcie, więc uznała, że są zamożni. W ciągu kolejnych tygodni przysyłała im kolejne oferty i co jakiś czas Joan i jej mąż Andy jeździli do Colorado, aby obejrzeć działki. Jesienią 1993 roku Joan zaczęła pracować w innym miejscu, w ubezpieczalni niedaleko miejsca pracy. Pojawił się jakiś problem w jej poprzednim miejscu pracy. Nie chciała też tam pracować ze względu na tego kolegę, który ją prześladował, jeśli można tak powiedzieć, ale i w nowym miejscu nie zagrzała miejsca, ponieważ zrezygnowała już parę tygodni później. W żaden sposób to na nią nie wpłynęło. Pomimo tego, że rozpaczliwie potrzebowali drugiego źródła dochodu, uznała, że będzie miała więcej czasu, aby jeździć do Colorado. Nie było ich stać na życie, jakie prowadzili. Ona nie zarabiała. A firma Andy'ego przynosiła jedynie straty. Nie potrafił kierować firmą i obawiał się bankructwa. Na początku 1994 roku Joan odkryła, że jest w ciąży. Joan i Andy nie starali się o dziecko, ale jednocześnie nie była to nieplanowana ciąża. Byli gotowi na każdą możliwość i dyskutowali na temat dzieci. Po prostu nie zakładali, że Joan tak szybko zajdzie w ciążę, co pokrzyżowało plany, jeśli chodzi o przeprowadzkę do Colorado. Dopiero wiosną 1994 roku, kiedy Joanne była w zaawansowanej ciąży, zadzwoniła do agentki nieruchomości pracującej w Colorado i poinformowała ją, że w najbliższym czasie nie planują przeprowadzki. Zamierzali wstrzymać się z tą decyzją przynajmniej rok. Joanne od stycznia do sierpnia 1994 roku pracowała jako sekretarka w Agencji Pracy. Współpracownicy wspominali, że była raczej lubiana, dogadywała się ze swoimi przełożonymi. Jedyny problem, jaki się pojawił, był związany z kolejnym niechcianym wielbicielem. Na horyzoncie pojawił się jakiś mężczyzna, który, tak jak jego poprzednicy, miał na punkcie Joen obsesję. Był on jednak raczej niegroźny, przesyłał jedynie listy miłosne. Czasami niby przypadkiem wpadał na Joen w siedzibie firmy, ale nic poza tym. Kobieta nie pracowała tam zbyt długo, bo już w sierpniu 94 zrezygnowała z pracy. Już wcześniej ustaliła z Endym, że zrezygnuje tuż przed porodem i tak zrobiła. A pod koniec sierpnia 1994 urodziło się ich dziecko, syn Alex Martin. Po jego narodzinach Jen odwiedziły jej dawne przyjaciółki. Jen wydawała się przygnębiona, co potwierdzili jej bliscy – Kobieta powiedziała przyjaciółkom, że kocha swojego syna, ale czasami żałuje, że wyszła za mąż i że urodziła dziecko, ponieważ tęskniła za imprezowaniem. Zwierzyła się też koleżankom, że czuje się samotna w Pensylwanii. Nie znała tam nikogo poza Andym i jego rodziną. Nie mogła doczekać się przeprowadzki do Kolorado, pomimo tego, że tam również nikogo nie znała. W ciągu kolejnych tygodni wydawała się coraz bardziej przygnębiona. Niektórzy wspominali o depresji poporodowej, ale nie zostało to u niej zdiagnozowane. Czuła się źle między innymi dlatego, że przytyła w ciąży, a od zawsze przejmowała się swoim wyglądem i przeszkadzało jej to, że przybrała na wadze. Zamierzała schudnąć jak najszybciej. Poza tym przeszkadzało jej to, że w tamtym czasie nie pracowała. Wcześniej myślała, że będzie się z tego cieszyć, że będzie mieć więcej czasu dla syna i będzie mogła Szukać działki w Colorado, ale tak naprawdę dusiła się w domu. Czuła się przytłoczona tą sytuacją. Miała 24 lata, chciała imprezować, spotykać się ze znajomymi. Nie była gotowa na małżeństwo i dzieci, jak powiedziała swoim przyjaciółkom. Poza tym po narodzinach Aleksa pojawiły się kolejne problemy. Relacje między Joan i jej teściową matką jego Weroniką były coraz bardziej napięte. Weronika starała się pomóc. Kiedy Andy znikał na całe dnie, przychodziła Joan, aby jakoś ją wesprzeć, aby z nią porozmawiać. Zajmowała się też Aleksem. Chciała w ten sposób odciążyć młodą matkę. Joan bardzo to przeszkadzało. W jej oczach wyglądało to tak, jakby Weronika chciała kontrolować sytuację. Była nadopiekuńcza. Swojemu przyjacielowi powiedziała tutaj cytat, za każdym razem, kiedy Alex kicha. Matka Endiego oczekuje, że zabiorę go do lekarza. O tym konflikcie wiedziała siostra Endiego, Barbara, mieszkająca już wtedy w innym domu. Joanne nie miała się komu zwierzyć, bo jej najbliższe przyjaciółki mieszkały w innym stanie. Więc najbliższą dla niej osobą, oprócz Endiego, była jego siostra Barbara. Joanne powiedziała jej, że czasami ma dość swojej teściowej. Chciała ograniczyć jej kontakt z Aleksem. Ale nikt tak naprawdę nie chciał ingerować w ich relacje. Barbara powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że jej matka może być czasem nadgorliwa, ale ma dobre intencje i chce jej pomóc. Patty przez dłuższy czas nie rozmawiała z Endym po tym, jak mężczyzna poinformował ją, że wziął ślub z Joan i spodziewają się dziecka. Nie wiedziała, kiedy dokładnie Joan urodziła. Zadzwoniła dopiero w grudniu 1994 roku. Mały Alex miał wtedy trzy miesiące. Nie wiadomo dokładnie, jak przebiegła ta rozmowa telefoniczna, ponieważ pojawiają się sprzeczne informacje. Według pierwszej historii Andy nie chciał z nią rozmawiać. Miał odebrać połączenie, wspomnieć o tym, że urodził się jego syn, życzyć Patty wszystkiego co najlepsze, a następnie rozłączyć się. Miał dać jej jasno do zrozumienia, że nie zamierza utrzymywać z nią dalej kontaktu. Według drugiej wersji, która jest bardziej prawdopodobna, telefon odebrała Joanne. Brzmiała tak, jakby była z jakiegoś powodu smutna lub przygnębiona, a może i nawet zła. Zapytała, kim jest jej rozmówca, Patty się więc przedstawiła. Joanne ją znała, to znaczy nie miała okazji jej poznać na żywo, ale znała ją z opowieści Endiego i kiedyś nawet miała okazję, zanim wzięła ślub z Andy, rozmawiać z nią przez telefon. Wcześniej wydawała się przyjaźnie nastawiona, ale tym razem odpowiedziała jej w niemiły sposób. Powiedziała Patty, że powinna pogodzić się z tym, że od teraz Andy ma żonę i dzieci i powinna przestać dzwonić. Podkreśliła, że nie życzy sobie, aby Patty do nich dzwoniła. Nie wiadomo, czy tamtego dnia Patty miała okazję rozmawiać z Andym, a jeśli tak, to o czym rozmawiali, ale wiadomo, że w ciągu kolejnych trzech dni... Z tego samego numeru, czyli z numeru Patty, zadzwoniono do domu Andy'ego i Joanne trzy razy. Te połączenia nie zostały odebrane, co może sugerować, że Joanne powiedziała Andy'emu, że nie powinien odbierać telefonów od Patty. 15 grudnia rano w niedzielę Andy wyszedł rano do pracy. Wyszedł około 6.30. Joanne już nie spała, zajmowała się Alexem. Pożegnała się z nim. Powiedziała, że po południu spotyka się ze swoją teściową i że zobaczą się wieczorem. Około 13.15 Joan zadzwoniła do Weroniki, swojej teściowej, aby powiedzieć, że szykuje się do wyjścia i zaraz wychodzi, więc powinna niedługo odebrać ją spod domu i razem pojadą do centrum handlowego. Był 15 grudnia, półtora tygodnia później było Boże Narodzenie. Joan i jej teściowa planowały skompletować wszystkie prezenty i kupić jedzenie na święta. Joan podczas ostatniej rozmowy telefonicznej powiedziała teściowej, że przyjedzie za kilkanaście minut, ale tak się nie stało. Weronika czekała pod domem, ale Joan się nie zjawiła. Wróciła więc do domu i zadzwoniła na telefon stacjonarny, ale nikt nie odebrał. Andy wrócił z pracy około godziny 18.30. Wiedział, że Joan miała spotkać się z jego matką około 13.30 i zakładał, że do tego czasu, do 18., będzie już z Aleksem w domu, ale nigdzie jej nie było. Pomyślał sobie, że pewnie wiele osób wybrało się w tamtym czasie tak jak Joan i jej teściowa na zakupy, pewnie wiele osób kupowało prezenty, możliwe, że utknęły w korku, a ponieważ nie miały telefonu komórkowego, nie był w stanie tego potwierdzić. Następne dwie godziny spędził przed telewizorem. Wypił piwo, obejrzał program w telewizji, czekał cały czas na Joanne i Alexa. Ale jego żona nie wróciła do domu, więc przed 21 mężczyzna zadzwonił do swojej matki. Wcześniej tego nie zrobił. Nie pomyślał o tym, czy może założył, że nie należy się martwić. Nie wiadomo. W każdym razie Weronika odebrała telefon i powiedziała, że tamtego dnia nie pojechała z Joann na zakupy. Umawiała się z nią, ale Joanne nie przyjechała po nią. Wszystko wskazywało na to, że coś się stało. Dlatego około 22.00 bliscy Andiego spotkali się w domu, w którym mieszkał i zaczęli przeszukiwać dom w poszukiwaniu jakichś wskazówek, czegoś, co mogło naprowadzić ich na to, gdzie w tej chwili mogła znajdować się Joanne. Andy zszedł do piwnicy i wtedy odkrył, że zamek w drzwiach został uszkodzony. Zadzwonił pod numer alarmowy, aby zgłosić zaginięcie żony i syna. Niedługo później na miejsce przybyła policja. Bliscy Joan upierali się, że ona i Alex zostali porwani. Natomiast policjanci po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami stwierdzili, że Joan wyjechała i nie chce kontaktować się z rodziną. Z domu zniknęły pieniądze, które Joanne miała zabrać, aby kupić prezenty świąteczne. Policjanci więc uznali, że Joanne zabrała te pieniądze i wykorzystała je, aby rozpocząć nowe życie w innym miejscu. Andy zaprowadził ich do piwnicy i pokazał im wyłamany zamek w drzwiach, ale policja uznała, że nie jest to znaczący dowód. Powiedziano Andiemu, że równie dobrze ten zamek mógł zostać uszkodzony wcześniej, a on mógł tego po prostu nie zauważyć. Nie zabezpieczono miejsca zdarzenia, policja nie przyjęła zgłoszenia i krótko później, jeszcze przed północą, policjanci opuścili dom Andy'ego. I chociaż jeden z policjantów będzie wspominał, że mieli wrażenie, że Andy ma coś na sumieniu i że to on może być odpowiedzialny za zaginięcie żony i dziecka, nie przyjęli zgłoszenia. Nie chcieli mieć na tłoku pracy przed świętami. Dlatego obie rodziny, rodzina Joanne oraz Alexa, rozpoczęły poszukiwania na własną rękę. Naprzeciwko domu znajdowała się tawerna, a na parkingu przy tej tawernie został znaleziony samochód Joanne. Ponownie wezwano policję, a kiedy policjanci zjawili się na miejscu, odkryto, że silnik był już zimny, co wskazywało na to, że samochód był w tym miejscu od wielu godzin. Według bliskich Joan, ważną wskazówką było to, że samochód został zaparkowany tyłem. Bliscy wspominali, że Joan potrafiła zaparkować tylko przodem, co potwierdzało, że to nie ona znajdowała się za kierownicą. W środku auta znaleziono kluczyki od samochodu, fotelik Alexa i kilka innych przedmiotów osobistych. Około 100 metrów dalej Andy znalazł komplet kluczy. Zapasowych od domu. Policjanci, którzy zjawili się na miejscu, również nie potraktowali sprawy poważnie. Powiedzieli Endiemu, aby przestał dramatyzować, kazali mu przeparkować samochód, a nawet otworzyli auto i zaczęli je przeszukiwać bez żadnych rękawiczek, co oznaczało, że nawet jeśli znajdowały się tam jakieś dowody, jakieś ślady, odciski palców, to zostały one zniszczone. Następnego dnia rodzina skontaktowała się z policją stanową i tym razem przyjęto zgłoszenie i potraktowano je z należytą powagą. Zabezpieczono samochód, tak jak dom Andy'ego i znaleziono kilka wskazówek. Osoba, która porwała Joanne i Alexa nie mogła wzbudzać podejrzeń. Wszystko musiało zostać zaplanowane. Do porwania musiało dojść między 13.00 a a 18.30, ponieważ o 13.15 Joanne rozmawiała ze swoją teściową przez telefon i szykowała się do wyjścia, a o 18.30 Andy wrócił do domu. Jednak ta wcześniejsza godzina, czyli 13.15, 14 wydawała się bardziej prawdopodobna. Oznaczało to, że do porwania doszło w biały dzień. Dom Andy'ego i Joanne znajdował się przy ruchliwej ulicy. Jak więc miało to wyglądać? Porywacz miał pojechać z Joanne i Aleksem w jakieś miejsce, tam ich zostawić i zostawić samochód pod tawerną naprzeciwko domu. Najważniejszym dowodem w tej sprawie, jak będą wspominać śledczy i prokurator, okazał się kosmek włosów. Długie blond włosy zostały znalezione na fotelu kierowcy. Nie mogły to być włosy Joanne. Ona miała brązowe. Kiedy zbadano próbki pod mikroskopem, okazało się, że większa część włosa jest blond, natomiast końcówki są brązowe, czyli mogło to wskazywać na to, że porywaczem była kobieta najprawdopodobniej kobieta z brązowymi włosami, która przefarbowała się na blond. Był to rok 1994. Technologia nie była rozwinięta. Oprócz tego policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, zniszczyli częściowo Dowody? Nie udało się wyszczególnić DNA. W takich sprawach pierwszym podejrzanym jest mąż. Podejrzenia wszystkich osób skupione były na jego postaci. Ale jaki mógł mieć motyw? Nie chodziło o kwestie finansowe ponieważ Jen miała polisę ubezpieczeniową w wysokości maksymalnie kilku tysięcy dolarów. Oprócz tego nie miała z nikim romansu, Andy również. Jego alibi budziło wątpliwości. Mężczyzna twierdził, że tamtego dnia był w biurze, ale ponieważ był tam sam, nikt nie był w stanie tego potwierdzić. Został poddany badaniom wariografem i wyniki miały wskazywać na to, że mówił prawdę. Sprawdzono też byłego męża Joan, który mieszkał wtedy w New Jersey. Miał on alibi, więc szybko wykluczono go jako podejrzanego. Zaczęto sprawdzać zapisy rozmów telefonicznych. I wtedy policja znalazła kolejną podejrzaną osobę. Patty, czyli Patricia Rorer, byłą partnerkę Andy'ego. Sprowadzono Patty na przesłuchanie i kiedy zapytano ją o tę sprawę, powiedziała, że jest przekonana, że zabójcą jest Andy. Próbowała przekonać śledczych, że Andy zabił swoją żonę i ich dziecko, ponieważ okazało się, że Alex tak naprawdę nie jest jego synem. Wspominała o tym, że kiedy się spotykali, starali się o dziecko a ona nie mogła zajść w ciążę twierdziła że sama nie miała problemów z płodnością ponieważ miała wcześniej dziecko które zmarło według niej andy miał być bezpłodny zebrano próbki włosów alexa które znaleziono w domu andiego i porównano to z jego materiałem genetycznym na tej podstawie ustalono że wbrew temu co mówiła patty alex był biologicznym synem andiego nie wiadomo dlaczego w ogóle Patty wysnuła taką teorię. Jej kontakt z Endym był ograniczony. W ciągu ostatniego roku rozmawiała z nim maksymalnie trzy razy przez telefon. Skąd więc miałaby wiedzieć, że na przykład Joanne ma romans z kimś innym? Patty, jak się zdawało, miała alibi. Tamtego dnia cały dzień spędziła w stadninie, w której pracowała. Niecałe pół roku później, w kwietniu 95. zostały znalezione ciała. Joan oraz Alexa. Znalazł je rolnik w pobliżu swojej farmy. Na skraju pola, w miejscu, gdzie zaczynał się las, leżały dwa ciała. Joan była ubrana w skórzaną kurtkę. Joan była prawdopodobnie ubrana w te ubrania, kiedy wychodziła z domu 15 grudnia. Alex również miał na sobie kurtkę i jego ciało zostało ułożone w taki sposób, że leżał na jej brzuchu. Jeden ze śledczych, który znalazł ciało, będzie później opisywał, że wyglądało to prawie tak, jakby sprawca chciał umieścić znów ciało dziecka w łonie matki. Ciała zostały znalezione w innym miasteczku, około 25 km na zachód od domu Endiego. Niedaleko farmy, za lasem, znajduje się stadnina. W pobliżu miejsca znalezienia ciał znajdował się szlak. Ten szlak był często uczęszczany przez osoby jeżdżące na koniach. Ale w zimę był rzadko uczęszczany, ponieważ warunki pogodowe były niesprzyjające, więc ciała zostały odkryte dopiero pięć miesięcy po zabójstwie. A ponieważ minęło tak dużo czasu i większość dowodów zostało zniszczonych, śledczy nie wiedzieli, czy sprawca umieścił tam ciała, czy może zmusił, by Joan poszła w to miejsce z synem, a następnie tam pozbawił ich życia. W pobliżu miejsca zbrodni znaleziono przedmioty, które należały do Joanne. Były to m.in. zabawki Alexa, butelka czy torba z pieluchami. Na podstawie dokumentacji dentystycznej udało się potwierdzić tożsamość ofiary. Była to Joanne, a sekcja zwłok wykazała, że została postrzelona raz kula utknęła pod prawym okiem. Strzał jednak nie okazał się śmiertelny. Joanne wciąż żyła. Sprawca użył tępego przedmiotu. Joan otrzymała 19 ciosów w okolicach głowy. Nie było nawet pewne jaka broń została użyta do postrzelenia Joan. Wynikało to z tego, że kula była tak zniszczona, że trudno było przeprowadzić badania. Alex zmarł w wyniku uduszenia lub zamarzł na śmierć. Czas śmierci określono jako od połowy grudnia 94 do lutego 95, ale wszystkie dowody wskazywały na to, że zabójstwa dokonano 15 grudnia, w dzień, kiedy Joan i jej syn zaginęli. Kiedy Andy ponownie stawił się na przesłuchaniu, aby odpowiedzieć na kolejne pytania śledczych, powiedział, że uświadomił sobie, że ciała jego żony i dziecka zostały znalezione w pobliżu Stadniny w której wcześniej przebywały konie Patty i zresztą ona sama tam przez jakiś czas pracowała. Jeszcze w kwietniu 1994 Patty została ponownie przesłuchana i wtedy jej alibi stanęło pod znakiem zapytania. W trakcie kolejnego przesłuchania zmieniła zeznania. Wcześniej twierdziła, że była w stadninie, ale podczas kolejnej rozmowy ze śledczymi powiedziała, że była w solarium. Nie mogła być to prawda, ponieważ tamtego dnia, 15 grudnia, w niedzielę, solarium było zamknięte. Patty znów więc zmieniła wersję wydarzeń i stwierdziła, że 15 grudnia po południu poszła do klubu. Wskazała klub, w którym często bywała. Aby się tam dostać, należało wpisać się na listę. Tak samo, kiedy się wychodziło, trzeba było się podpisać. Imię i nazwisko Patty pojawiało się dość często, ale 15 grudnia nie wpisała się na listę. Śledczy dotarli do jej byłego partnera, Waltera. Walter powiedział, że kiedy spotykał się z Patty, kobieta kupiła na wyprzedaży pistolet. Pistolet takiego kalibru, jaki został prawdopodobnie użyty do postrzelenia Joanne. Podczas kłótni miała mu grozić tym pistoletem. A ponieważ Patty kupiła go na wyprzedaży, broń nie została oficjalnie zarejestrowana pod jej imieniem i nazwiskiem. Na podstawie zeznań Waltera, Śledczy dotarli do mężczyzny, który miał rzekomo sprzedać jej ten pistolet. Ten mężczyzna potwierdził wersję wydarzeń przedstawioną przez byłego partnera i był w stanie nawet przekazać policji czek, który został podpisany przez Patty. Wszystko się zgadzało. Na jaw wychodziło coraz więcej faktów. Matka Patty, Patricia, w skrócie Pat, twierdziła, że Patty dała jej ten pistolet w maju 95. Czyli pół roku po zabójstwach. Patricia przekazała ten pistolet siostrze partnera Pati, czyli szwagierce Pati. Mąż tej kobiety postanowił zakopać broń na podwórku. Rzekomo później matka Patrici, czyli pat, miała odkopać ten pistolet, ale nikt nie pamiętał, co się z nim później stało. W lipcu 1995 roku przeszukano dom oraz ogród, który wskazali. Bliscy, Patty, znaleziono wtedy jedynie łuski, ale nie broń. Coraz więcej tropów wskazywało na to, że sprawcą może być Patty. Jednak jedna rzecz się nie zgadzała. Na fotelu kierowcy w samochodzie Joanne został znaleziony blond włos. Patty miała brązowe włosy. Ale śledczy dotarli do informacji, która była niczym przełom w sprawie. Parę dni przed zniknięciem Joanne i Alexa... Patty przefarbowała włosy na blond, a po zabójstwie, już podczas imprezy sylwestrowej, widać było, że znów ma brązowe włosy. Pobrano próbki włosów i krwi od Patty, porównano je z tymi znalezionymi w samochodzie i oficjalnie dopasowano te próbki. Tylko DNA z jednego włosa pokrywało się z DNA Patty. Jednak te badania nie zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób i możliwe, że wyniki tych badań były błędne. Na podstawie tych dowodów w czerwcu 1997 roku Patty została aresztowana i oskarżona o dwa zabójstwa. W tamtym czasie Patricia Rorer mieszkała w Karolinie Północnej ze swoim drugim mężem, z którym miała córkę, Nicole. Zaszła w ciążę po tym, jak Joan i Alex zginęli. Policjantka, która ją wtedy aresztowała, zezna później, że Patty, kiedy dowiedziała się o tym, że Oskarżono ją o zabójstwa, miała pójść do pokoju swojej córki, Nicole, i miała powiedzieć, Dlaczego to zrobiłam, Nicole? Gdybym wiedziała, że mnie złapią, nigdy nie sprowadziłabym cię na ten świat. A później, w rozmowie ze śledczymi, miała powiedzieć, Nigdy więcej nie zobaczę mojego dziecka. Idę na krzesło elektryczne. Podczas procesu pojawiły się sprzeczne informacje. Prokuratura twierdziła, że. Patricia Rorer chciała odzyskać swojego byłego partnera, chciała odzyskać Endiego. Postrzegała Joan jako rywalkę i chciała się jej pozbyć. Jednak, czy tak było? Udało się udowodnić, że utrzymywała kontakty z wieloma osobami, w tym z byłymi partnerami nie tylko z Endim. Prokuratura przedstawiła dowody, które miały świadczyć o tym, że krótko przed porwaniem Patryśia zadzwoniła do domu państwa Katrinak z budki telefonicznej w Pensylwanii. Ale prawdopodobnie tak nie było i prokuratura albo błędnie odczytała dowody, albo je sfabrykowała. Pojawiło się wiele wątpliwości co do jej alibi, i nie do końca wiadomo co tamtego dnia Patryśia robiła. Na samym początku, jeszcze zanim powiedziała, że tamtego dnia była w stadminie. Na policję zgłosił się instruktor tańca, który potwierdził, że 15 grudnia Patricia była w szkole tańca. Potem wycofał swoje zeznania. Dlaczego? Nie wiadomo. Prokurator, który napisze o tej sprawie książkę, przyzna, że nie do końca wiedział, dlaczego w samochodzie Joana znaleziono tak mało śladów. Wersja przedstawiona przez prokuraturę wyglądała następująco: Patty miała czuć się upokorzona po tym, jak Joanne podkreśliła przez telefon, że nie życzy sobie, aby Patty dzwoniła do jej domu. Pojechała więc do Pensylwanii i kiedy upewniła się, że nikogo w domu nie ma poza Joanne oraz jej synem Alexem, groziła im bronią, zmusiła, aby Joanne zabrała swojego syna do samochodu, przewiozła ich w odległe miejsce, niedaleko stadniny i tam pozbawiła ich życia. Następnie wróciła samochodem Joan, zaparkowała ten samochód naprzeciwko domu, tuż przy tawernie, i wróciła do Karoliny Północnej. Znaleziono tam włosy, które mogły należeć do niej, ale pozostawało pytanie, dlaczego nie znaleziono tam krwi. Eksperci twierdzą, że to zabójstwo było brutalne. Sprawca zaatakował Joan tępym przedmiotem, więc z pewnością byłby ubrudzony krwią. Co z kolei oznaczało, że gdyby wracał samochodem. Zostawiłby w nim ślady, a nie było ich. W 2008 roku, 10 lat po aresztowaniu, Patricia Rorer została uznana za winną. Skazano ją na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Jeszcze przed jej skazaniem pojawiły się teorie dotyczące tej sprawy, sugerujące, że być może Patty została skazana za zbrodnię, której nie popełniła. Jeśli chodzi o inne dowody, które zostały częściowo pominięte w sądzie, to pierwszy z nich jest taki, że w piwnicy przecięto kable telefoniczne. W piwnicy źródło światła znajdowało się przy schodach, a kable telefoniczne znajdowały się nieco dalej. I nawet kiedy światło w piwnicy było włączone, to tylko osoba, która wiedziała, gdzie są te kable, mogła je namierzyć. Więc pytanie, czy Patty mogła przeciąć te kable? Pominięto też zeznania kilku świadków. Przed procesem śledczy dotarli do kobiety, która twierdziła, że pięć dni po tym, jak Joan i jej syn Alex zaginęli, czyli 20 grudnia, widziała ich w jakiejś przydrożnej restauracji. Pojawiły się pewne sugestie, świadczące o tym, że Joan mogła planować odejście od męża. Jej siostra Peggy twierdziła, że planowała się z nim rozstać po nowym roku, już w 95. Miała ponoć nawet spakowaną walizkę. Czy więc mogła uciec? Czy świadek naprawdę widział Joanne? Czy sprawcą był ktoś, kogo policja nawet nie przesłuchała? Dlaczego nie znaleziono śladów krwi w samochodzie? Ale w takim razie, jeśli sprawcą jest ktoś inny, to czy jest to kobieta, której włosy znaleziono na fotelu kierowcy? Nie dotarłam do informacji, czy sprawdzono włosy innych osób, to znaczy czy mogły być to włosy na przykład siostry Joan, która mogła któregoś razu prowadzić auto. Ale jeśli nie, to należałoby to sprawdzić. Poza tym ten dowód nie powinien być przedstawiony w sądzie, ponieważ włosy jako próbka były tak zniszczone, że nie dało się przeprowadzić rzetelnego badania. Patty kilkukrotnie odwoływała się od decyzji sądu, jednak wciąż pozostaje w więzieniu do 2001 roku. Regularnie widywała się ze swoją córką, ale później, kiedy opiekę nad nią przejął ktoś inny, rodzina całkowicie zerwała z nią kontakt. Niektórzy twierdzą, że sprawcą był Andy Katrinak. To on zabił Jen i Alexa, i później próbował przekierować wszystkie podejrzenia na Patty. Jego alibi było wątpliwe. Jego znajomi twierdzili, że kiedy dowiedział się o zaginięciu żony i dziecka, nie wyglądał na przejętego. Być może dowiedział się o tym, że Joan zamierza go opuścić. Nie wiadomo nawet, gdzie dokładnie doszło do zabójstwa. Czy doszło do niego w domu, czy w innym miejscu, a później sprawca przeniósł ciała, aby zmylić policję? I najważniejsze pytanie do was. Kto waszym zdaniem jest sprawcą? Czy Pati została skazana słusznie, bo mimo wszystko można odnieść wrażenie, że nie została skazana w imię tej słowetnej zasady ponad wszelką wątpliwość. Jednak są jakieś wątpliwości. Zachęcam do dyskusji. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Dziękuję, że zostaliście do końca. To ostatni podcast, który pojawi się w tym roku. Chciałabym życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Pewnie w ostatni dzień stycznia wstawię takie podsumowanie. Możliwe, że na kartę społeczność. A jeszcze przed nagraniem tego podcastu podliczyłam sobie wszystkie, które ukazały się w tym roku. I ten podcast jest w tym roku 65. Całkiem niezły wynik. My słyszymy się już w 2024. Zachęcam do subskrypcji, jeśli nie chcecie ominąć żadnego podcastu. Można też zostawić komentarz, łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Poza tym, to pomaga rozwijać ten kanał, także dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się.